Proszę Państwa, przedstawię Państwu krótko obecny stan rekomendacji na temat szczepień i ich wpływ na codzienną praktykę medyczną. Występuję tutaj, jako że jestem lekarzem kardiologiem pracującym w Instytucie Kardiologii w Warszawie i reprezentuję również Polskie Towarzystwo Kardiologiczne na dzisiejszym posiedzeniu. Otóż istnieje bardzo wiele organizacji w tej chwili, które wydają rekomendacje na temat szczepień przeciwko grypie. I tak do najważniejszych międzynarodowych należy z pewnością ASIC, czyli to jest Komitet Doradczy do Spraw Szczepień, który działa pod patronatem WHO. Natomiast na terenie Unii Europejskiej podobną rolę spełnia ECDC, czyli Centrum Kontroli Chorób i Centrum Prewencji. Jest to organ Unii Europejskiej. Polska oczywiście jako kraj Unii beneficjent może być w pewnym sensie rozliczana z wykonywania tych zaleceń. Jeżeli chodzi o zalecenia krajowe, to bezwzględnie najważniejsze znaczenie mają zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To jest program szczepień ochronnych, który występuje jako program szczepień ochronnych. Jest to program Ministerstwa Zdrowia, w którym grypa występuje jako szczepienie zalecane, natomiast niefinansowane z budżetu. Jest to wydawane, ma to rolę rozporządzenia ministra zdrowia i obowiązuje na terenie całego kraju. Już było to dzisiaj mówione, że lekarze praktykujący w Polsce nie mają pełnej świadomości tego, że są zobowiązani zalecać szczepienia, które są zalecane, natomiast niefinansowane z budżetu. Lekarze nie robią tego w swojej codziennej praktyce i te zalecenie jest przez większość osób pomijane. Część uważa, że to jest rzecz, która od nich zależy. W każdym razie nie są z tego ani rozliczani, ani nie jest to kontrolowane i to na pewno jest rzeczą, która powinna ulec zmianie. No i jeżeli chodzi o rekomendacje krajowe, to gospodarzy dzisiejszego spotkania, Narodowy Instytut Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy, Panie Profesor, wydają własne zalecenia, które również mają znaczenie ogólnokrajowe. Do organizacji, które wydają rekomendacje na temat grypy, należą towarzystwa naukowe. To są ważne organizacje, które nie podlegają strukturze rządowej, krajowej. Są to absolutnie autonomiczne organizacje, które wydają własne zalecenia odnośnie prewencji. Wszelkie rekomendacje w tej chwili obowiązujące są tworzone wokół trzech głównych kryteriów. Kryterium wieku, zdrowia i zawodowe. I tak, jeżeli chodzi o kryterium wieku, to mamy dzieci i młodzież od 6 miesięcy do 18 lat. No i tradycyjnie grupę seniorów, ten wiek w zależności od autorów rekomendacji waha się 50-55 lat, w niektórych rekomendacjach nawet więcej. Ważnym kryterium jest kryterium zdrowia. A więc przede wszystkim to jeszcze też to było dzisiaj przed chwilą mówione, czyli przewlekle chore osoby, głównie na choroby układu oddechowego, krążenia, metaboliczne, tym głównie cukrzycę, przewlekłe choroby nerek, wątrobych, hematologiczne, neurologiczne, osoby po przeszczepach, z upośledzoną odpornością na przykład HIV, osoby z HIV-em, osoby w trakcie immunosupresji. No i to, co też było dzisiaj podkreślane, kobiety ciężarne i co się pojawiło w ciągu ostatnich lat, osoby z patologiczną otyłością. No i mamy trzecią grupę kryteriów, to są kryteria zawodowe. Oczywiście pracownicy ochrony zdrowia, opieki społecznej, socjalnej, służby publiczne, opiekunowie tych pacjentów z grup ryzyka, ich najbliższe rodziny, również należy zaliczyć do grup, które są rekomendowane szczepienia, szkolnictwo, handel, transport, czyli osoby, które ze względów zawodowych są narażone na liczne kontakty z ludźmi. To są te główne, że tak powiem, kryteria i to są te główne grupy ryzyka, czyli to są grupy, które są najbardziej narażone na powikłania i w związku z tym wśród tych grup efektywność szczepień jest największa i one należą, są wymieniane
na czele tych zaleceń. Natomiast należy powiedzieć, że oczywiście wszystkie organizacje, o których mówiłem, które wydają zalecenia, mówią, że szczepienie przeciw grypie jest zalecane u wszystkich powyżej 6 miesiąca życia. I to jest, że tak powiem, generalne założenie. Natomiast to są te grupy, na które trzeba zwrócić największą uwagę. Jeżeli chodzi o towarzystwa naukowe, to też było to dzisiaj wspomniane, te najważniejsze towarzystwa krajowe to są Towarzystwo Wakcynologii, Kardiologiczne, Chorób Płuc, Medycyny Rodzinnej, Pediatryczne, Diabetologiczne, Alergologiczne, Gerontologiczne. Te towarzystwa są już sygnatariuszami Narodowego Programu Zwalczania Grypy. To znaczy, że ten program, który my dzisiaj Państwu przedstawiamy, był już przesłany do tych, że tak powiem, towarzystw i towarzystwa wyraziły poparcie dla realizacji tego programu. Jesteśmy z tego powodu bardzo, że tak powiem, zadowoleni. No i czekamy, aż dołączą i dołączają następne towarzystwa. Jeżeli chodzi o towarzystwa medyczne, naukowe, to należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są to zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki chorób zgodnie z profilem danego towarzystwa. A więc towarzystwo kardiologiczne wydaje zalecenia odnośnie, że tak powiem, chorób serca. Jak to w praktyce wygląda? To są aktualne rekomendacje polskiego i europejskiego towarzystwa kardiologicznego odnośnie prewencji chorób serca, wydane już w 2012 roku. Jak widać, jest to dokument, który ma 100 stron. Jest autorów grupa ekspertów europejskich i w tym ogromnym, obszernym dokumencie na temat prewencji chorób serca jest ujęta grypa. I tutaj chciałem przytoczyć to sformułowanie, które jest bardzo konkretne, krótkie, ale bardzo treściwe. Otóż Towarzystwo Kardiologiczne Europejskie i Polskie stoją na stanowisku, że epidemie grypy wiążą się ze zwiększoną częstością występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Szczepienia przeciwko grypie wiązały się z bardzo efektywnym kosztowo zmniejszeniem częstości występowania incydentów klinicznych sercowo-naczyniowych. W związku z tym u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową zaleca się coroczne szczepienia przeciwko grypie i jak widać w takim dokumencie są cytowane pozycje z piśmiennictwa i te zalecenia są wydawane w oparciu o wyniki poważnych badań naukowych. Natomiast w praktyce też musimy o tym zdawać sobie sprawę, że zarówno europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, główny nacisk we wprowadzaniu tych zaleceń, swoich zaleceń, jest to dokument stronicowy, kładzie na cele pierwszoplanowe i główne środki, główny nacisk towarzystwa. Prawdopodobnie kardiologiczne będzie kładło na hipercholesterolemię, zaburzenia lipidowe, wykrywania i leczenia nadciśnienia, czy w tej chwili propagację ruchu i aktywności fizycznej. I generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że te towarzystwa, o których mówię, w większości ograniczają się do wydawania takich zaleceń, natomiast nie ma potem działań nastawionych na wprowadzanie tych zaleceń w ruch, na rozliczanie lekarzy z ich stosowania, na wprowadzanie w oddziałach i w ośrodkach kardiologicznych, czy powiedzmy specjalistycznych. No i to jest rzecz, którą my, że tak powiem, zamierzamy zmienić. Tak wygląda ten pismo, które żeśmy uzyskali z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podpisane przez prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które jest to pismo popierające naszą, że tak powiem, strategię, wprowadzany program i, że tak powiem, Towarzystwo Kardiologiczne stało się sygnatariuszem. Także w podsumowaniu mojego krótkiego wystąpienia chciałem powiedzieć, że istnieje wiele instytucji i towarzystw naukowych, które wydaje rekomendacje odnośnie szczepień przeciwko grypie. Natomiast naszą intencją jest to, żeby Narodowy Program Zwalczania Grypy był programem aktywnego wprowadzania tych istniejących rekomendacji i stąd już w czerwcu mamy zaplanowane następne spotkanie sygnatariuszami Narodowego Programu Zwalczania Grypy w celu
wspólnego podjęcia konkretnych działań i przejścia w tej chwili od tych zaleceń do ich implementacji wspólnie i, że tak powiem, zaplanowania konkretnych działań wprowadzających zalecenia w życie, gdyż zalecenia istnieją od wielu lat, natomiast ten poziom wyszczepialności, o którym myśmy mówili, no świadczy o tym, że należy kłaść większy nacisk na wprowadzanie ich w życie i to będzie również planem naszego działania. Dziękuję bardzo.